Witam z retropiwnicy. Dziś trochę zachrypnięty, bo walczę z chorobą, ale pomyślałem, że jednak odcinek i tak warto nagrać, ponieważ chciałbym wreszcie dokończyć tego 486 optimusowego. Jak widzicie, i tak starałem się coś tutaj wkładać już do środka, do tej obudowy. Nie czekałem do tego odcinka ze wszystkim, żeby tutaj przed kamerą to wszystko pakować. Po prostu nie mogłem się doczekać i też chciałem zobaczyć, czy to wszystko ładnie nam się tutaj zmieści, czy jakieś problemy nie wystąpią po drodze. Także ogólnie sytuacja jest taka, że płyta już siedzi, zasilacz siedzi. Jeżeli chodzi o RAM, mamy 4 kostki, 24 MB, o tym już mówiłem na poprzednim odcinku. Także jeżeli chodzi o kartę graficzną, no to mamy taką samą konfigurację jak poprzednio właśnie, czyli karta S3 Virt 4-megowa, karta dźwiękowa oczywiście Soundblaster 16, model CT2910. To co nam przybyło, no to oczywiście wentylatorek na procesorze. Tu jest podłączony pod odpowiednie piny na płycie głównej. Jest to wentylatorek 12-woltowy, ale podłączony jest do tego wyjścia 5-woltowego, zatem ma mniejsze obroty niż tam producent mu maksymalnie przewidział. Powinien mieć 4000 obrotów mniej więcej przy 12 voltach, więc teraz na pewno ma mniej i na pewno też wydziela mniej hałasu przez to. W obudowie już jest zamontowany napęd dyskietek oraz pojawił się dysk twardy. I tutaj zatrzymajmy się właśnie na dłużej ogólnie przy dysku twardym. Wcześniej gdzieś tam wam podpowiadałem w komentarzach, że ja planuję w tym komputerze mieć kartę CF. No i ten plan się mniej więcej nie zmienił. Oraz dysk twardy, talerzowy. Tyle tylko, że planowałem system Windows 95 nagrać na kartę pamięci CF. Natomiast ten dysk talerzowy miał służyć jako taki magazyn dla danych. I tutaj sytuacja, myślę, że powinna się raczej odwrócić. Sądzę, że wykorzystam ten właśnie dysk jako bezpośrednio dysk systemowy oraz dysk jako taki magazyn dyskowy. Natomiast karta CF będzie służyć jako taki nośnik przenośny, gdy będę chciał na ten komputer coś wrzucić lub też z niego coś przegrać na inny. Łatwiej będzie mi operować kartą CF niż miałbym wyjmować ten dysk i gdzieś tam go podpinać dalej właśnie w celu, nie wiem, przegrania jakichś tych plików. Także tutaj bym to zamienił. Jest to dysk 30 GB. Jest to Seagate Barracuda, także sprawdzałem go pod względem hałasu, jest bardzo cichutki, zatem myślę, że tu nie będzie problemów, bo najbardziej w tym komputerze właśnie obawiałem się hałasu, że to wszystko będzie hałasować. W tym momencie już wiem, że zasilacz jest bardzo cichy, prawdopodobnie jest tam jakiś układ regulujący obroty wentylatora w zależności od obciążenia. Także tu pod tym względem to będzie naprawdę fajna, cicha maszyna. Ten dysk naprawdę też nie jest głośny, zresztą pewnie się o tym przekonacie, gdy go podłączę, ogólnie ten komputer. Także no, nawet ten wentylatorek, który przybył na procesorze, myślę, że nie zrobi tutaj jakiejś większej różnicy, ponieważ właśnie to podłączenie pod 5V myślę, że też spowoduje, że całość naprawdę nie przekroczy jakiejś tam granicy takiej słyszalnej i przeszkadzającej właśnie dla ludzkiego ucha. Także plan na dzisiaj to jest ogólnie podłączyć ten dysk, podłączyć adapter do kart Compact Flash, nówka sztuka. No wiadomo, mam tu jakieś przygotowane jakieś te tasiemki IDE. I teraz odnośnie tego dysku. Ogólnie ta płyta, jeżeli podłączałem do niej cokolwiek większego niż 8 GB, to i tak BIOS był w stanie wykryć właśnie tylko te około 8 GB. W dodatku jeszcze taki dysk nie bardzo chciał mi działać, mimo że w BIOS tam jakoś te parametry dobrał, ustawił te maksymalne na okolice 8 GB. No to mimo wszystko komputer dalej przy odpalaniu
po prostu jakby tak się frezował i no nie chciał iść, jakby przejść dalej tej procedury. I tak było na każdym dysku takim większym, a testowałem dyski właśnie od 30 do 80 giga. Także tutaj mniej więcej wiem, że ten komputer, ta płyta nie poradzi sobie z tak dużym dyskiem, a chcę mieć do dyspozycji pełną pojemność tego twardziela. Zatem no tutaj musiałem sięgnąć po troszkę inne urządzenie, które mi jakby pomoże tutaj wykorzystać ten dysk. A tym urządzeniem jest dodatkowy kontroler na PCI. Tutaj sobie skorzystamy z faktu, że właśnie nasza płyta posiada złącza PCI. Zatem mamy tutaj troszkę lepszą, łatwiejszą możliwość rozbudowy takiego zestawu o dodatkowe karty właśnie na szynę PCI. Sądziłem, że mam troszkę inną kartę. Nie pamiętałem, jaki to jest model, ale jednak okazało się, że karta, której jestem w posiadaniu, to jakiś Zoltrix. Karta dwukanałowa z własnym BIOS-em na układzie CMD 649-C01. Nie wiem, co to za układ. Nie wiem dokładnie, co to też jest za karta. Ciężko o tym w ogóle cokolwiek znaleźć w internecie. Nie mam do niej żadnych sterowników. Tak na szybko to, co testowałem, to wiem, że napęd CD, który też chciałem, żeby był w tym komputerze, bez specjalnych sterowników, ani pod DOS-em, ani pod Windowsem, nie będzie tutaj widoczny. Mimo, że podłączając do któregokolwiek z tych gniazd, czy też do tego pierwszego kanału, czy do drugiego, praktycznie dowolny napęd CD czy DVD jest wykrywany, tak nie jestem w stanie się do niego dostać. Czy to właśnie z dyskietki startowej, czy tam z jakiejś płyty. No, nie ma możliwości. W ogóle tutaj, także no, z płyty tutaj nie będzie możliwości, tak, bo to wiadomo, tutaj ten komputer nie ma botowania z płyty CD, ale wiem, że ten kontroler napędy widzi, tylko nie wiem, jak się do nich dostać. Dlatego chwilowo zrezygnuję w ogóle całkowicie z napędu CD. Zostanę tutaj właśnie przy dysku twardym, jako tym głównym nośniku tu systemowym i na dane oraz właśnie na tej dodatkowej karcie, adapterze, na tym dodatkowym adapterze wraz z dowolną wtedy kartą CF. Także nie muszę tutaj się ograniczać do konkretnej karty, na którą po prostu wrzucę system, tylko będę mógł tak naprawdę dowolną kartę, czy to 2, 4, czy 8 gigową sobie podpiąć i po prostu te dane przenosić. Także taki jest plan. No i myślę, że zaraz sobie tutaj zaczniemy właśnie od wkładania tych kart, przykręcania. W obudowie zostawiłem celowo dwa miejsca, właśnie do których będą wpięte ta karta oraz adapter. Także myślę, że możemy zacząć w sumie nawet chyba od wpięcia taśm. O, jeszcze widzę, że trzeba będzie taśmę do napędu dyskietek wpiąć, bo też nic nie jest podłączone z tego. Krótka taśma. To sądzę, że będzie do kanału tego drugiego przydatna. Podepniemy sobie tutaj, jako że to jest mała odległość do adaptera, który będzie tutaj zaraz obok, więc sądzę, że taka tasiemka krótka nam tu wystarczy. I po prostu po małym tam zgięciu akurat powinna sięgać do tego adaptera, także na kanale tym drugim będzie po prostu na stałe podpięty adapter, ale nie będzie w nim na stałe żadnej karty. Kartę będę sobie sam wpinał, ponieważ jest autowykrywanie parametrów, zatem kartę sobie będę wpinał tylko wtedy, gdy będę faktycznie potrzebował z niej skorzystać i przenieść jakieś dane. Dalej do tego pierwszego kanału wepniemy sobie taśmę, którą poprowadzimy już do dysku twardego. Specjalnie tutaj wykorzystuję już taśmę 80-żyłową, aby ten dysk jednak chodził z maksymalną wydajnością. Także taka konstrukcja nam tutaj powstała. No i odskręcamy śrubki, bo jeszcze są tutaj śrubeczki. Wykorzystałem czarne zaślepki, czarne śledzie plastikowe,
żeby pozatykać jakby te puste przestrzenie, puste miejsca na karty rozszerzeń, żeby nam to jakoś tam w miarę ładnie też wyglądało. Od razu sobie też możemy poszeleścić i otworzyć ten adapter. Proszę bardzo, typowa konstrukcja. Jeszcze prawdopodobnie będę potrzebował, czy nie będę? Nie, nie będę, bo widzę, że tutaj mamy już dwie sztuki tych małych wtyczek właśnie wykorzystywanych między innymi do napędu dyskietek oraz do zasilania adaptera. Zatem nawet nie będę musiał żadnych rozgałęzień, żadnych kombinacji tutaj robić. Także może zaczniemy od przykręcenia tego adaptera. W sumie łatwiej byłoby, gdybym od razu sobie tą taśmę tutaj wpiął. Jedyneczka będzie na dole. Czyli ten paseczek czerwony od spodu będzie. No i teraz nie wiem, czy. No na pewno sięgnie. Długość jest dobrana idealnie. Ale chyba trzeba będzie montować dwie karty na raz. No bo będzie ciężko tutaj, żeby nam tu nic nie spadło, nie uderzyło. To sobie jedną będę podtrzymywał, drugą wcisnę. Górą puścimy tą taśmę. A adapter, mam nadzieję, że nam tu wystarczająco tego miejsca będzie, bo jednak ta taśma też tutaj przeszkadza, trochę utrudnia. Ale tak to sobie mniej więcej wymyśliłem. Chyba, że zaraz przeniesiemy tu obok. I chyba tak zrobimy. Będzie po prostu luźniej, z tego co widzę. Tak, odkręcimy jedną zaślepkę niżej. Po prostu tutaj trzeba więcej przestrzeni przy tych taśmach, bo one troszkę wystają. Także zaraz sobie poradzimy z tym. Zaślepka nam spadła. Taka plastikowa, fajna, dosyć elastyczna. I przynajmniej nie widać na tym czymś rdzy, jak na większości takich śledzi metalowych, które gdzieś tam się wydobywa z tych starych pecetów. No dobra, teraz jako, że mamy tu więcej miejsca, tamto sobie zawiniemy. No to adapter damy, to jedno pięterko. Może by tu nawet zakręcić delikatnie, tak czy nie? Chyba jednak nie. Damy jedno oczko niżej. O. Nie powinno tutaj nic kolidować, przeszkadzać z kartą dźwiękową. I teraz sobie to przykręcimy. A po prostu pomiędzy będzie śledź plastikowy. Pomiędzy adapterem a kontrolerem. O. Kontroler został. Adapter został przykręcony. Teraz pora na kontroler. Bo na razie jest tylko wciśnięty. No tam już nie ma żadnych portów z tyłu na śledziu, zatem nie trzeba tam nic kombinować, wyrównywać za bardzo, bo dobrze się i tak ułożył. No a pomiędzy, tak jak mówiłem, wsuwamy tego śledzia. Niech no tutaj ładnie nam się wciśnie i przykręcimy. W sumie tak jest faktycznie chyba lepiej, bo jest tutaj większa przestrzeń między kartami. Właśnie na te taśmy, które troszeczkę wystają. Ale już jestem zachrypnięty, co? Jakieś choróbsko mnie dopadło. Ale nagrywać trzeba. Dobra. Przykręcone jest. Teraz zobaczmy, czy jak nam tutaj sięgnie ta taśma.
tu sobie możemy to tak bardziej schować tamtą, żeby tu było jak najwięcej przestrzeni, żeby nic tutaj nie dotykało tych kondensatorów nawet. Taśma jest na tyle długa, że sięgnie, a na tyle krótka, że nie będzie też brzydko wyglądać i tutaj przeszkadzać jej nadmiar. Sprawdźmy, być może tak wystarczy. O, i chyba faktycznie wystarczy. Czyli wepniemy. Tak, czy nie, tu trzeba do góry tym dzyndzlem, do góry trzeba. Dobra, czyli okej. O, i teraz resztę tej taśmy zawińmy sobie o tu, gdzieś tam pomiędzy flopa i dysk. Tu już się trzyma. Za moment sobie tu jeszcze te zasilania podłączymy. Sprawdźmy, które gdzie bardziej pasuje długością przewodu. To będzie do... O, tu nam się idealnie ułoży. Będziemy zasilać twardziela i będziemy zasilać napęd dyskietek z tego. Natomiast tym drugim poprowadzimy go sobie tutaj do adapterka. Dobra, jest podłączone. To co nam zostało... Aha, jeżeli chodzi też o napęd CD, to sprawdzałem, uwierzcie mi, bo też myślałem, że uda się na przykład napęd CD podłączyć do karty dźwiękowej, ale też coś mi nie chciało nic wykrywać. Próbowałem różnych tam sterowników, tych dyskietek startowych i tak naprawdę no te wszystkie te pliki, te sterowniki niby skanowały, ale nie wykrywały nigdzie napędu CD. Także też trzeba mieć jakieś specjalistyczne sterowniki, zarówno do tego Zoltrixa i pewnie do tej karty dźwiękowej, żeby wykorzystać ogólnie ten kontroler właśnie chociażby pod względem napędu CD. Na razie CD-ka sobie odpuszczam. Myślę, że spokojnie wystarczy ten adapter na karty CF. No i dobra. Tak jak mówiłem, pozostało jeszcze podpięcie napędu dyskietek. Mogłem to zrobić wcześniej, nie pomyślałem, bo tutaj trzeba teraz zanurkować. Muszę spojrzeć, jak tu jest z tym wycięciem. Dobra, trzeba tutaj lekko zanurkować przy pamięci RAM i to może być troszkę niewygodne teraz. Już jest teraz słaby dostęp, jak jest to wszystko powciskane do obudowy, podpięte. O, chyba łapie. Weszło. Dobra. To mamy i żeby teraz nadmiar taśmy, bo wiadomo, jeżeli napęd ma być jako A, to musimy na samym końcu go podpiąć. No to może sobie tutaj zawijasa jakiegoś dajmy w koło tych przewodów grubych, żeby ten nadmiar taśmy nam jednak nie przeszkadzał. No i teraz po prostu końcóweczkę wciskamy. Widzę, strzałeczka jest z tamtej strony od zasilania, zatem czerwona część przewodu musi być z tamtej strony. No i chyba mamy wszystko podłączone. Wydaje mi się, że jest wszystko już przygotowane. Także podejrzewam, że za moment sobie tą maszynę odpalimy. Już będę przychwytywał obraz, także pewnie dźwięk też się zmieni, bo oczywiście inaczej to troszkę będzie podłączone. Ale pewnie niedużo. Dobra, zatem widzimy się za moment już z Grabbera.
Komputer, plan jest taki, że odpalamy sprzęt z dyskietki startowej. Nie powiedziałem wam o tym, że ten dysk sobie podłączyłem już do innego komputera. On został już sformatowany. Także tu mamy już partycję FAT32 przygotowaną. Dysk jest, był pusty, znaczy nie ma tu żadnego systemu, który by mógł botować, ale z racji tego, że brakuje tego napędu CD, z którego planowałem instalować Windowsa 95, także instalkę bezpośrednio tego Windowsa przerzuciłem na dysk, zatem będziemy instalować Windowsa 95 bezpośrednio z dysku i to bezpośrednio z dysku, na którym będziemy go instalować. Także instalka będzie od razu na tym dysku. Myślę, że nawet może to odbyć się dzięki temu troszkę szybciej. Prawdopodobnie łatwiej będzie szczytywać pliki bezpośrednio z tego samego nośnika, niż gdzieś tam odwoływać się do jakiegoś innego kanału i próbować zaciągać te pliki na przykład z napędu optycznego. Także to raczej chyba jest usprawnienie. No wiadomo, żeby dostać się w ogóle na dysk, tak potrzebujemy odpalić po prostu komputer, czyli jakakolwiek dyskietka startowa będzie nam potrzebna. Tu chyba nawet już jest dyskietka. Jest to dyskietka startowa właśnie z Windowsa 95, także tu wszystko się zgadza. Jakby co jest tam F-disk, jakby co jest tam format, ale oczywiście, tak jak mówiłem, dysk został już pod tym względem przygotowany, także mam nadzieję, że nic tu nie trzeba będzie z tym kombinować. Także maszyna, jak widzicie, gotowa jest do startu, więc za moment startujemy. Jak widzicie, maszyna już startuje. Aktualnie widać, właśnie były komunikaty z tego kontrolera. Chciałem wejść jeszcze do BIOS-u, ale oczywiście się spóźniłem. No dobra, zatem w tej chwili ładuję już z dyskietki startowej Windowsa 95. Jak widzieliśmy, dysk został poprawnie wykryty jako okolice właśnie 30 GB. Ten kontroler tak właśnie ma, że pokazuje przy starcie wykrywanie na obu kanałach urządzeń, jakie zostały tam podłączone. Aktualnie mamy tylko ten dysk na głównym kanale 30 GB oraz pusty adapter bez karty CF na kanale drugim. Zatem nic tutaj więcej nie mogło zostać wykryte, ale spróbuję jeszcze do tego BIOS-u wejść i pokażę wam, jak tam jest w tej chwili to ustawione. Wejdzie? Weszło. Dobra, jesteśmy w tej chwili w BIOSie. Wejdźmy do tych opcji standard. No wiadomo, dyskietka ustawiona jest na 1.44, B nie mamy, master disk not installed, nie mamy go. Czyli dysk C, dysk D, slave, też nie jest zainstalowany, nie mamy. I teraz jeżeli zajrzymy do tej zakładki chipset, to tutaj wyłączyłem opcja on chip VESA IDE. Całkowicie wyłączyłem ten kontroler HDD na płycie głównej. Kontroler FDD działa, kontroler HDD jest całkowicie wyłączony. Zatem mamy tylko aktywny w tym momencie ten kontroler Zoltrix jako karta rozszerzeń PCI. I tak to jest w tej chwili skonfigurowane właśnie na poziomie BIOS-u. Także nic tutaj nie będziemy save'ować, nic nie będziemy zmieniać. Po prostu jeszcze raz odpalamy z dyskietki startowej. Zaraz jeszcze sobie przejdziemy na C, bo skoro to jest dyskietka Windowsa 95, no to powinna umożliwić nam wyświetlenie zawartości partycji FAT32, no bo zwykła dyskietka DOSa 6.22 no by tego raczej nie widziała. Zatem pokażę wam jeszcze, co znajduje się aktualnie na tym dysku twardym. Tam jest tylko jedna taka duża partycja FAT32 założona na pełnym rozmiarze dysku.
Wrzucona jest instalka, trochę plików, trochę też sterowników, jakie tam miałem. Między innymi do karty graficznej zgrałem sobie sterowniki z płyty, którą miałem do tego Virgia. Zatem już Wam wyświetlam. Nie ma tu żadnych plików systemowych. Jest po prostu folder Win95, gdzie jest nasza instalka Windowsa. Instalki, gdzie mam właśnie jakieś tam programiki, jakieś sterowniki, które mogą się przydać zaraz po zainstalowaniu samego Windowsa. No i jeszcze jakieś tam pliki, gdzie coś tam dodatkowo sobie powgrywałem, które też być może mi się gdzieś kiedyś przydadzą. Także to już od razu sobie przerzuciłem na ten dysk, skoro go podłączałem do innej maszyny, to od razu właśnie skorzystałem z tego faktu, że mam możliwość od razu przekopiowania tutaj większej ilości plików. Dobra, zatem żeby teraz zacząć tą instalację, no to wchodzimy do folderu Win95. Możemy sobie wyświetlić zawartość, no i po prostu chyba wydamy polecenie setup. Potwierdzamy, niech sobie ScanDisk przejedzie nasze dyski. Mam tylko nadzieję, że ta karta dźwiękowa nie będzie stwarzać problemów pod Windowsem 95. Może nawet Windows sam ją wykryje, nie wiem, to jeszcze zobaczymy. Właśnie patrzę, że nie podłączyłem żadnych głośników, ewentualnie żeby jakiś dźwięk było słychać, ale myślę, że zaraz sobie coś tutaj zorganizuję. Na razie niech ten ScanDisk robi swoje. Prawdopodobnie, żeby nie przedłużać tego filmu, to sam moment tego kopiowania plików, jak zwykle, no prawdopodobnie przyspieszę tam, żeby było widać, że to kopiuję, ale jednak, żeby za bardzo nie przedłużyć nagrania, bo i tak będzie pewnie standardowo długie. Także myślę, że na dzisiejszy odcinek to wystarczy, że Windows nam załaduje. Już nie będę tam nic z poziomu tego Windowsa instalował, wgrywał żadnych sterowników. To sobie myślę, że zostawimy na kolejny odcinek, a dzisiaj tylko oby udało się zobaczyć pulpit Windowsa 95. Także taki jest plan na ten odcinek, a w następnym wrzucimy sobie sterowniki, jeżeli czegoś będzie brakować. No i standardowo pewnie trzeba będzie w coś zagrać, no jak to na odcinku, tak, jak się wgrywa soft na świeżaka, no to zawsze też trzeba później sprawdzić. Widzę, że sporo będzie tych plików tutaj nam skanował, bo jednak parę tych plików tam jest. Między innymi właśnie teraz całą zawartość płyty od tego Virgia skanuje. Okazało się, że tam jest masa sterowników do różnych kart graficznych. No one tam trochę zajmują miejsca też, więc może to jeszcze chwilę potrwać. A ja w tym czasie zerknę sobie tutaj jakiś przewodzik do podłączenia dźwięku. Nawet już go znalazłem. Wykorzystamy taki mały głośniczek przenośny. A, on ma akurat wejście. Akurat też jest Creative, więc pasuje. Creative Movo 2C. Takiego coś sobie podłączę do wyjścia karty dźwiękowej. Jakby się okazało, że jednak Windows już sam radzi z tym ze sterownikami, to może jakiś dźwięk nawet będzie słychać. Dobra, nam się tutaj tryb graficzny poprzełączał.
Potwierdzamy tu i niech sobie instalator dalej tutaj przygotowuje wszystko. O, a ja się w tym momencie podłączyłem pod kartę dźwiękową, ale jeszcze tego głośniczka nie włączam. Jak już będzie końcówka kopiowania, to postaram się go odpalić i może coś nawet usłyszymy, a może nie. Może dopiero w następnym odcinku, nie wiem, zobaczymy. Dobra, mamy jakąś umowę licencyjną, więc pewnie zaraz będę musiał wklepać klucz. Więc wy pewnie zamykacie oczy, nie patrzycie, jak wpisuję klucz. Tu potwierdzamy. No, jeszcze chwila. Wybierzmy tutaj instalację standardową. No i teraz muszę podać ten certyfikat autentyczności. Gładko poszło. Może w sumie jeszcze zapomniałem na skalerze. Niech sobie dopasuje ustawienia, to może się troszeczkę. Chyba nawet ostrzej jest, co? Tak mi się wydaje. Jednak co podłącza się do innego sprzętu, ten skaler, to trzeba automatycznie te ustawienia dopasować, bo może być obraz mniej ostry, gdzieś tam poprzesuwany. Chyba teraz jest delikatnie lepiej nawet. Także to sobie dopasowaliśmy do naszego Virgia. Dobra, retro piwnica, klikamy dalej. Dysku CD-ROM nie mam. Karta dźwiękowa jest, sieciowa nie. No dobra, niech sobie tutaj mieli. No, my czekamy, co dalej będzie się działo. Jak już zacznie kopiować, no to oczywiście przejdziemy w tryb turbo, żeby to nie trwało zbyt długo. Patrzę na zegarek, już i tak jest grubo po pierwszej chyba nawet. 1:48, no ładnie. To sobie posiedzę. Bo to pewnie jeszcze potrwa. Przecież to jest 4:86. No, Windows może się troszkę instalować. Dobra, to także nic nie wybieramy. Te najczęściej używane, niech sobie to powrzuca. Tylko tu spójrzmy, czy jest OK. Mysz szeregowa, ok. Układ klawiatury może zmieńmy na polski programisty. Tak na wszelki wypadek. Nie chcemy dysku startowego, bo ja już mam dysk startowy. No i dobra, jedziemy. Niech to się tutaj ładnie instaluje, niech to się to na spokojnie wszystko skopiuje. No i mam nadzieję, że na koniec dzisiaj ujrzymy pulpit Windowsa 95, a już jeszcze jak dodatkowo byśmy usłyszeli jakiś dźwięk powitalny, to już całkiem byłoby super. Właśnie ciekawi mnie, jak długo będzie trwała instalka z dysku, bo to w sumie nie instalowałem tak jeszcze z dysku chyba. Przeważnie z jakiegoś nośnika właśnie CD. A tym razem, przypominam, instalator wywołany został bezpośrednio z dysku twardego. Mamy dysk 30 GB, po sformatowaniu są to okolice 28 gdzieś tam. To i tak bardzo dużo jak na 486. Normalnie te 486, tak jak mówiłem, pewnie właśnie gdzieś okolice 8 GB były w stanie obsłużyć. BIOS raczej większej ilości nie widział.
To i tak jest jedna z nowszych płyt właśnie do 486, ponieważ posiada właśnie już sloty PCI, a te stare to w ogóle jeszcze poniżej, prawdopodobnie gdzieś na 2 GB tam się kończyło i większych dysków w ogóle by nie widziały. Także ten widzi, ale ma też jakieś problemy z obsługą takich dużych dysków. Natomiast z kartą dodatkową, kartą rozszerzeń, właśnie z kontrolerem IDE, wydaje się, że ta obsługa jednak będzie poprawna. No, dojechaliśmy prawie do 30% i troszkę zwolniło, ale ten początek był niezły, był dosyć szybki. Jakby tym tempem szło, to nawet by nie trzeba było nic przyspieszać. Muszę przyznać, że idzie całkiem sprawnie. Jak sobie przypomnę ten odcinek, gdzie instalowałem Windows 95, dokładnie ten sam na komputerze 386, no to tam to była masakra. Tutaj naprawdę do tych 90% dobiło bardzo szybko. Także spodziewałem się, że będzie dłużej. Jednak myślę, że ten dysk talerzowy, troszkę taki nowocześniejszy, jednak robi robotę i to chyba dzięki niemu zyskujemy sporo właśnie na wydajności. No i też dodatkowo z tego dysku, jako że instalator jest odpalony, no to też nie ma jakichś większych strat, potrzebnych opóźnień właśnie na dociągnięcie plików gdzieś tam z dodatkowego nośnika. Także warto instalować Windowsa bezpośrednio z twardziela. 99%, no moment, jeszcze aż zerknę na zegarek, którą teraz mamy. Pierwsza 57, także zbyt dużo czasu nawet nie minęło, a tutaj już wszystkie pliki skopiowane i zaraz pewnie będzie restart. Wykrył dyskietkę, to muszę wyciągnąć, bo już nie będzie potrzebne. No i restartujemy. Mam nadzieję, że się dokonfiguruje do końca. 24 MB. No, chwilowo musi starczyć na ten sprzęcik. Jak uda mi się zdobyć 32 MB, to prawdopodobnie to wpakuję. Oczywiście muszą te kostki być obsługiwane przez płytę poprawnie. Te wydają się tutaj ładnie współpracować. Dyskam troszkę chrobocze, ale nie jest to jakieś specjalnie uciążliwe, głośne. Jak sobie testowałem kilka tych dysków, tam chyba, nie wiem, 6 czy 8, no to ten był zdecydowanie najcichszy, ale też miał najmniejszą pojemność. Ale na przykład takie 80 również nie 80 giga również nie stanowiły żadnego problemu, jeżeli chodzi o wykrywanie. Także ten kontroler sobie bez problemu radził również dyskami właśnie, które miały pojemność 80 giga, więc nie wiem, jaka jest tutaj gdzieś jakaś bariera dla niego, jakiś limit obsługi dysków, ale na pewno 80 spokojnie daje sobie radę z nimi. Także 486 z tak dużym dyskiem, no to nie jest zbyt
często spotykane. Naprawdę można tutaj sobie napchać dużo plików, dużo gier starych pod DOSa. No i mieć z tego dużo zabawy, tak? Testowania, sprawdzania, segregowania, sortowania tego, jakoś tam układania, nie wiem, maszynami, tak, 386, 486, które gry na jaką platformę się nadają. Można sobie fajnie to poukładać i przy okazji gdzieś tam potestować, pograć czasem, poodpalać te gry zwyczajnie. Także myślę, że ten komputer będzie miał co robić, a tym samym też mogą powstać jakieś fajne dodatkowe filmy, tak, z testowania tytułów, których do tej pory nie znałem lub też chciałem, gdzieś tam w planach miałem odpalić. Już chyba końcówka tej instalacji i mam nadzieję, że niedługo już będzie pulpit. Słuchajcie, żeby to był już koniec. Drukarki, nie mamy drukarki. No to co, restart. Głośnik mam już włączony. Mam nadzieję, że coś usłyszymy, albo przynajmniej zobaczymy ten pulpit. Pewnie sterowników nie ma, przynajmniej do grafy. Chociaż do S3 Trio Windows mógłby mieć, ale czy do Virgia? To już nie wiem. No to trzymamy kciuki i czekamy na pulpit. Piękne logo Windowsa. Jest. Głośnik dał znać o sobie. Także z tego co widzę, to nawet w jakiś tam sposób Windows sobie poradził z tą kartą dźwiękową. Nie wiem, czy trzeba będzie jednak coś tam dogrywać, czy nie. Ale na pewno dźwięk już jest. Odstrzała. Oczywiście widzę, że mamy tryb 16 kolorów, zatem prawdopodobnie jednak do karty graficznej Windows nie miał sterowników. O, widzimy komputer 486, 24 MB RAM. No i co my tu mamy? Mamy jakiś znak zapytania. Mamy kartę PCI Raid Controller. Także tutaj jeszcze będziemy potrzebować sterownika do tego kontrolera. Mam nadzieję, że taki znajdę. Niestety nie mam żadnej płyty instalacyjnej czy też dyskietki od tego wynalazku, ale no będę szukał. Postaram się coś tam zorganizować. Także mam nadzieję, że ostatecznie tutaj żadnych znaków zapytania nic tu nie będzie i wszystko będzie ładnie zainstalowane. No tak, standardowa karta graficzna PCI VGA, czyli mamy do zainstalowania Virgia. Natomiast karta dźwiękowa, o dziwo, Creative, Soundblaster 16 lub AV32 i port gier również jest. Także tutaj chyba będzie już ok pod względem dźwiękowym. Natomiast resztę sobie już dokończymy w drugim odcineczku, kolejnym. No, wygląda to całkiem nieźle. Także co, zamykamy i do następnego. Cześć!